Czy wiecie, jak powstają kolorowe opakowania większości produktów, które codziennie widzicie w sklepie? Albo skąd tak naprawdę biorą się etykiety na produktach, które przyciągają Wasz wzrok? Odpowiedzią na te pytania jest druk fleksograficzny. To technika druku, która łączy szybkość, elastyczność i wszechstronność zastosowania. Tu Przemek z Dertusz i w dzisiejszym odcinku dowiecie się, czym jest druk fleksograficzny i jakie jest jego zastosowanie. Zapraszam do oglądania. Historia fleksografii zaczęła się we wczesnych latach 20. XX wieku. Wcześniej nazywana była drukiem anilinowym, od używanych atramentów na bazie aniliny. Dopiero w 1952 roku zmieniono nazwę na fleksografię, aby podkreślić wszechstronność tej techniki druku. Fleksografia przeszła różne etapy rozwoju, osiągając dzisiejszy poziom zaawansowania. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się technik drukarskich na świecie. Zatem, co to takiego ten druk fleksograficzny? Druk fleksograficzny jest jedną z odmian druku wypukłego. Razem z drukiem offsetowym stanowi jedno z najpopularniejszych rozwiązań do druku etykiet. Fleksografia wykorzystuje formę drukową, gdzie obszary drukujące są wyżej niż obszary niedrukujące. Dzięki temu możliwe jest tworzenie wyraźnych i trwałych wydruków, które można nanosić na wiele typów materiałów. Istotne jest również to, że powierzchnia materiałów nie musi być idealnie równa. Najczęściej stosuje się go na papierze, teksturze czy plastiku. Nadruki fleksograficzne są wszechstronne i chętnie wykorzystywane przy druku opakowań i etykiet. Jakie są jego zastosowania? Nadruki fleksograficzne są uniwersalne i szeroko stosowane. Możliwości fleksografii wykorzystywane są w wielu branżach, przy różnych produktach i różnego rodzaju materiałach. Główne zastosowania to przede wszystkim opakowania foliowe i kartonowe, takie jak torebki czy saszetki foliowe. Jest to prawdopodobnie największy rynek dla tego rodzaju druku. Drukowane opakowania fleksograficzne są powszechnie używane w branżach spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Nadruki fleksograficzne są produkowane na papierach, foliach i różnych strukturach, co umożliwia szerokie ich zastosowanie. Również znajdą stosowanie w etykietach, wykorzystywane na różnego rodzaju produktach, jak na przykład owijki na butelki. Jeśli chcielibyście wiedzieć, jak samodzielnie tworzyć etykiety, sprawdźcie odcinek, w którym testuję mini drukarkę termiczną Nimbota. Taką mini drukarkę znajdziecie również w sklepie na www.dertusz.pl. Fleksografia jest techniką wszechstronną i powszechnie stosowaną. Zalety fleksografii są znaczące, dlatego tak chętnie wykorzystywana jest w wielu branżach. Charakteryzuje się wysoką prędkością produkcji, dlatego mówi się, że to druk wysokonakładowy. Skraca to również sam proces realizacji zamówień. Kolejna cecha to elastyczność, która pozwala na stosowanie jej na różnorodnych materiałach oraz nierównych powierzchniach. Fleksografia wyróżnia się również wysoką jakością wydruku etykiet i opakowań, dzięki czemu gotowe produkty cieszą się żywymi kolorami i dobrym odwzorowaniem detali. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, wpadajcie na nasz kanał. Odwiedzajcie nas również na naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy m.in. na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!